Słyszysz, myszo? Jest dziura w Mercedesie. Jakaś ponad kolu. Słucham? Jaka dziura? Kto chce zostać nową wokalistką zespołu Stroje? Chciałem tylko dodać, że poszukujemy osób płci żeńskiej. Pokaż swoją twarz, pokaż ile w sobie masz, kim naprawdę jesteś to. Sam, nie mów mi, że kiedyś będę sam. Pokaż swoją twarz, zabrała ci tą twarz. Dobry, dzień dobry. To za miłe spotkanie, cześć. Miło, Kaśka. Dzień dobry. Paulina. Cześć Paulina, cześć Kasia. Mam dla was fajne rzeczy. Po pierwsze, Michał prosił, żebym wam to przekazał. Katarzyna Staniec wygrała w jednym z naszych konkursów wyjazd do Rygi. Za chwilę Andrzej Sołtysik, rzecznik TVN, wręczy jej bilet na koncert Eurowizji. Mam dla was dwa. Jeden dla ciebie. Dzięki. A drugi dla ciebie. Na to spotkanie pani Katarzyna i jej córka Paulina bardzo liczyły, ale do końca nie było wiadomo, czy dojdzie ono do skutku. A jednak się udało. Przepraszamy was, ale byliśmy przed występem i po prostu nie mieliśmy szansy występu. Wiesz, po prostu siadajcie z nami. Zapraszamy. Dziękujemy bardzo. Nie, to jest dla ciebie, prezent. Na szczęście. Ojejku, jakiś liczny słonik. Na szczęście. A wy co chcecie? A jak w ogóle samopoczucie? Pełne portki. Tak? Będzie dobrze. My trzymamy kciuki. Sprawdźcie. Ja już tak, że aż mi się paznokcie połamały. Ale na próbie było dobrze. Ja mam taką prośbę. Nikogo nie ma. Wiem, że zamieszanie jest, możemy zdjęcie zrobić, bo później możemy nie mieć okazji, tak? To ja wam zrobię. Tak? Jakby mi nam gratulować ostatniego miejsca. Dziękuję. Dzięki. Istanbul! Walka o zwycięstwo w konkursie Eurowizji toczyła się do samego końca. Ostatecznie wygrała Turczynka Setarp Erener. Za rok konkurs w Turcji. Właśnie trwa konferencja prasowa zwycięzców, reprezentantek Turcji. Bardzo zgrabne dziewczęta, bardzo szczęśliwe, bardzo zadowolone, nie ma się co dziwić. Tymczasem Michał także jest zajęty i udziela w tej chwili wywiadu niemieckim stacjom telewizyjnym i pozdrawia widzów, bo to Niemcy przyznali mu aż 12 punktów. Za chwilę spróbujemy podejść do Michała i zapytać go oczywiście, co czuje. Andrzej, twoi przyjaciele na dobre i na złe, pamiętaj. Dziękuję bardzo. No mam na... Nigdy nie byłem w Turcji, tak naprawdę. Zajebiście tam imprezy. Piosenka mi się tak bardzo nie podobała, ale podobał mi się performance. Zresztą mojej żonie chyba bardziej. Konkurs jest nieprzewidywalny. Ale po próbach już było wiadomo, że Turcja zrobi jakiś performance, który jest warty tego, żeby go zobaczyć. Czy teraz siódemka będzie swoją ulubioną? No nie, no mam nadzieję, że jedynka, jeżeli chodzi o tego typu konkursy, ale ja się nie załamuję, wręcz przeciwnie, przekażę kolejnemu polskiemu reprezentantowi bardzo dużo dobrych, nowych rad. Sam się zastanawiam, czy z Jackiem nie napiszemy dla kogoś piosenki i nie zrobimy jakiegoś programu, w którym wypuścimy po prostu zupełnie... Zrobimy coś typowo pod Eurowizję, tak żeby Polska wygrała. Mówiłeś, że to najważniejszy występ w twojej karierze, on już jest za tobą. I co teraz? Co w tej chwili, co jutro, co pojutrze? I od poniedziałku przygotowuję taki mały performance na finał. Chcę dla państwa zaśpiewać drugą część Genie. Genie Coming Home. Falco. I to mam nadzieję, że to będzie na finał taki sympatyczny prezent. W końcu dostałem od niego prawa kiedyś, to mogę się pokusić o to, żeby zrobić to, co naprawdę bardzo kocham, zagrać. Żadnych boli, żadnych boli,
Gdy opadły emocje konkursowe, uczestnicy Eurowizji ramię w ramię bawili się do białego rana. Cześć Polska! To wasza piosenka. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Pięknie piosenka. Ja kochanie was. Do widzenia w Łotwie. Wszyscy mnie zawiedli. Nie, przy mnie. O mnie napisali takie rzeczy w gazecie, że aż mi żołądek rozbolał. Ja tylko wiem jedno. Po tym, co robili ci Austriacy i że oni są przed naszym Michałkiem, no to już się już w ogóle bez wypowiedzi jest. Bez komentarza. Bez komentarza. Jeśli nie teraz, to kiedy? Michał Wiśniewski będzie tak blisko, w zasięgu ręki. Nie strać szansy, by zobaczyć i usłyszeć go na żywo w niedzielnym Jestem jaki jestem Ring. Wyślij SMS o treści STUDIO pod numer 7922 lub zadzwoń 0700 980 680. Zgłoś się do nas. Czekamy właśnie na Ciebie. Ist die Welt einfach nur schön.